Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszną pizzę. No, pizza, jak wszyscy wiemy, przywędrowała do nas z Włoch, ale stała się bardzo popularna na całym świecie, szczególnie uwielbiana jest przez dzieci. Do przygotowania tej pizzy będzie potrzebne oczywiście ciasto. Przepis, jak przygotować pyszne ciasto na pizzę, znajdziecie również na naszym kanale smakkujaw.pl. Ja dzisiaj przygotuję pizzę z tego, co pozostało mi w lodówce, a mianowicie jest to kilka plastrów polędwicy sopockiej i kilka plastrów salami. Wykorzystam również ananasy, żeby nasza pizza miała taki fajny, świeży posmak. Będzie oczywiście potrzebny ser. Ja tutaj mam akurat ser mozzarella, ale można użyć każdego innego żółtego sera. Będzie również potrzebna cebulka. Mam tu czerwoną, pokrojoną w krążki. Sos przygotujemy do naszej pizzy z przecieru pomidorowego. Jest tu 500 ml. Wykorzystamy także jedną cebulkę, dwa ząbki czosnku, mamy tutaj drobno posiekane. I z przypraw wykorzystamy oczywiście pieprz świeżo zmielony, sól, dodamy łyżeczkę oregano i łyżkę czerwonej papryki w płatkach. Na rozgrzaną patelnię wlewam troszeczkę oliwy z oliwek. Wrzucam cebulkę. Odrobinę osolę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, dorzucam paprykę w płatkach i porcję czosnku. Wszystko przemieszam i podsmażam minutkę. Z czosnkiem ostrożnie uważamy, żeby nam się nie przypalił. Czosnek uwolnił już swój zapach, a zatem czas dodać przecier pomidorowy. Oraz, jeszcze odrobinka, oraz przyprawy, oregano i świeżo zmielony pieprz. Będę podsmażała do momentu, jak sos zacznie nam gęstnieć. Potrwa to około 2-3 minut. Sos już mam gotowy, a zatem wyłączam gaz i zostawiam do przestygnięcia. Sos stygnie. Ja w tym czasie rozwałkowuję ciasto, tak na kształt blachy. Oczywiście wysypałam stolnicę mąką, posypałam również bałek i rozwałkowuję tak na kształt blachy, w której będę piekła naszą pizzę. Ciasto jest elastyczne. Ciasto rozwałkowuję na grubość około 0,5 cm. Trochę trzeba się napracować, ale zapewniam, że ciasto przygotowane według tego przepisu jest naprawdę bardzo dobre. Ciasto wyłożyłam na wysmarowaną oliwę blachę i teraz odcinam nadmiar ciasta. Ananasa kroję w kostkę, a polędwice w paski. Na wyłożone ciasto wykładam nasz pyszny sos pomidorowy i rozprowadzam równomiernie. Na sos wykładam pozostałe dodatki do naszej pizzy. Jest to salami. Połowę pizzy robię z salami, na pozostałą część wykładam polędwiczkę. Pora na ananasa, którego rozkładam na całej powierzchni naszej pizzy. Pozostała nam jeszcze aromatyczna czerwona cebulka. I na koniec żółty ser.
pizzę będę piekła przez tak około od 8 do 10 minut w piekarniku nagrzanym do 250 stopni. Wkładam oczywiście na środkową półkę, włączam dolną i górną grzałkę. Nasza pizza jest już gotowa. Tak jak powiedziałam, piekła się 10 minut. Cudownie pachnie. Jeszcze odrobina świeżej bazylii. O. I pizza jest gotowa. Danie uwielbiane przez wszystkie pokolenia. Bardzo popularne na całym świecie, również w Polsce. A zatem pizzę gorąco polecam i życzę smacznego.